Dzień dobry, witam serdecznie i dzisiaj zapraszam na perfumową pogadankę. Pogadankę o wieku, wiek i perfumy. Niewątpliwie istnieje coś takiego jak preferencje zapachowe uzależnione od wieku. Ja często o tym mówię, tak gdzieś mimochodem w formie dygresji i zdarzyło mi się oberwać za to od widzów, którzy, domyślam się, że to chyba ta młodsza część publiczności moich filmów, tak reagowała, bo zarzucano mi, że jakoś piętnuje, stygmatyzuje młodych. Otóż nie, po prostu każda generacja, powiedzmy co kilka lat zmieniająca się, ma swoje doświadczenia zapachowe i one są dla niej ważne. Perfumy dzisiaj robione są w sposób niesłychanie wyrachowany, powiedziałabym złośliwie i żartobliwie perfidny. One mają odwoływać się do naszych najprzyjemniejszych wspomnień dzieciństwa. I czasem te perfumy pachną tą słynną, pachnącą gumką do mazania, do wycierania w zeszycie, czasem pachną perfumami babci i czasem są to po prostu perfumy być może, bo bywa tak, że babcia takimi perfumami pachniała, a czasem dla osoby dużo, dużo młodszej to jest zupełnie jakiś inny zapach, na przykład pianek marshmallow, które teraz tak zawitały do perfumiarstwa i nieźle sobie radzą. Wracając do babci, Brigitte Bardot w swojej książce, w swojej biograficznej książce mówiła o tym, że jej babcia pachniała Arpège Lanvin. Dzisiaj na przykład w naszym kraju ludzie nie mają takich doświadczeń, bo te perfumy z tego droższego segmentu rynkowego są u nas dostępne stosunkowo od krótkiego czasu, czyli jest całkiem spora grupa ludzi, dla których babcia właśnie nie pachniała Arpège i aldehydami, tylko właśnie czymś takim z naszej drogerii. Widzę, że bardzo modne są teraz nuty kokosowe. Zapewne to też ma związek z jakimś pięknie pachnącym akordem. Może z jakiegoś smakołyku, może banty nawet, nie wiem. To trzeba by tu zrobić takie zapachowe śledztwo i to wszystko tam gdzieś poanalizować. Na pewno tak na zakończenie dodam, że radzę osobom młodym bardzo ostrożnie dobierać perfumy, szczególnie z tej klasycznej półki, bo młodzi nie są zbyt tolerancyjni zazwyczaj i odrzucają osoby pachnące inaczej, pachnące czymś takim niezrozumiałym. Niewątpliwie każda generacja ma jakiś tam ten swój kod zapachowy. Powiem szczerze, dla mnie to już jest kwestia pewnej pracy, żeby to rozgryźć i zrozumieć, ale to nie jest niewykonalne. Tak ostatnio właśnie miałam perfumami Crystal Noir od Versace'ego, które dla mnie są troszeczkę trudne, a wiem, że się ludziom podobają. Tam jest ten akord, który, bo już jestem w trakcie takiego śledztwa, był w Devotion, ale myślę, że jeszcze wcześniej był w Hypnotic Poison. Nie wiem jeszcze tego tak na 100%, Hypnotic Poison jest trochę słodszy. No w każdym razie ta nuta kokosa jest jakaś taka istotna. Ona zapewne jest czymś tam zbalansowana, podkreślona, ale no to jest ten akord. No kiedyś to były inne akordy, kiedyś fascynowała ludzi róża, bardzo modne były te nuty owocowe, tak powstały te tak zwane kompoty, które też jako określenie nie bardzo ludziom przypadły niektórym do gustu, a niektórzy używają tego bardzo często. No, perfumy to jest kosmos. Kosmos skojarzeń psychologicznych, konotacji kulturowych. Polecam każdemu taką wędrówkę po perfumach. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia w tym kierunku, czy jakaś grupa wiekowa lubi jakiś konkretny akord zapachowy, to dorzućcie coś tutaj do tego ogródka wspomnień zapachowych. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.